Panie komendancie, dowódca uroczystości, komisarz Milde, melduje gotowość do uroczystego zakończenia trzecich ogólnopolskich zawodów dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji. Komunikat końcowy trzecich ogólnopolskich zawodów dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji. Klasyfikacja generalna. Miejsce trzecie. Puchar komendanta Szkoły Policji w Słupsku za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej trzecich ogólnopolskich zawodów dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji zdobywa oddział prewencji policji w Lublinie. Puchar wręcza inspektor Jacek Gil, komendant Szkoły Policji w Słupsku. Dyplom pan inspektor Dariusz Dymiński, zastępca dyrektora Głównego Sztabu Policji. Nagrody pieniężne dla zawodników pan inspektor Jacek Gil wraz z panem inspektorem Dariuszem Dymińskim, a brązowe odznaki dla zawodników wręczy młodszy inspektor Dorota Przypolska, zastępca komendanta Szkoły Policji w Słupsku. Miejsce drugie. Puchar dyrektora Głównego Sztabu Policji, Komendy Głównej Policji za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej trzecich ogólnopolskich zawodów dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji zdobywa oddział prewencji policji w Białymstoku. Puchar wręcza pan inspektor Dariusz Dymiński, zastępca dyrektora Głównego Sztabu Policji, a dyplomy pan komendant szkoły inspektor Jacek Gil. Nagrody pieniężne dla zawodników wręczają wspólnie pan komendant i pan dyrektor, a srebrne odznaki zawodów dla każdego zawodnika wręcza zastępca komendanta Szkoły Policji w Słupsku, młodszy inspektor Dorota Przypolska. Inspektor, zastępca komendanta Szkoły Policji w Słupsku wręcza srebrne odznaki zawodów dla każdego zawodnika. Miejsce pierwsze i puchar komendanta głównego policji w klasyfikacji generalnej trzecich ogólnopolskich zawodów dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji zdobywa oddział prewencji policji w Poznaniu. Puchar wręczy pan inspektor Jacek Gil, komendant Szkoły Policji w Słupsku. O wręczenie dyplomów proszę pana inspektora Dariusza Dymińskiego, dyrektora Głównego Sztabu Policji. Nagrody pieniężne dla zawodników wręczy wspólnie pan dyrektor i pan komendant, a złote odznaki dla zawodników wręczy zastępca komendanta Szkoły Policji w Słupsku, pani młodszy inspektor Dorota Przypolska. Wręczane są w tej chwili złote odznaki zawodów dla każdego zawodnika.
I jeszcze wspólne zdjęcie. Proszę Państwa, i teraz jeszcze zastępca komendanta Szkoły Policji w Słupsku, pani młodszy inspektor Dorota Przypolska, wręczy dowódcom wszystkich pozostałych pododdziałów pamiątkowe odznaki trzeciej edycji turnieju oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji. Panie komendancie, dowódca uroczystości komisarz Milde melduje zakończenie uroczystego zakończenia zawodu. Teraz może trochę radości, co?